17 czerwca została wydana najnowsza wersja Trackers MP, która wspiera najnowszą aktualizację 1.37, a więcej informacji w tym odcinku. Zapraszam. A więc siema, z tej strony Seba, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Community News, a w dzisiejszym odcinku jest ta informacja, na którą wiele osób czekała, bo w końcu po tym dosyć długim czasie Trackers MP zaczęło wspierać najnowszą wersję 1.37 dla ATS-a i dla ETS2. No i najwidoczniej wczorajsza paczka od SC Software z tymi poprawkami do dźwięków nie wpłynęły jakoś negatywnie, możliwe, że bardziej pozytywnie, albo no w żaden sposób nie wpłynęły na pracę Trackers MP, bo udało im się właśnie wydać tą najnowszą wersję i obecnie wszystkie serwery właśnie Trackers MP są dostępne na tej najnowszej wersji, łącznie z promocją, co można wyczytać tutaj na dole, na wersji 2.46, więc to jest ciekawe, że udało im się ogarnąć też szybko promocja, bo z ostatnich informacji właśnie o Trackers MP była mowa o tym, że kiedy zostanie wydana wersja 1.37 multiplayera, no to promoc będzie musiał poczekać parę dni. Najwidoczniej skoro ogarnęli tutaj podstawową grę, no to z promocją nie było większego problemu, więc wydali też promoca. Jednak oczywiście mod wioseny został wyłączony, nie jest już wspierany ze względu na to, że ta modyfikacja działa tylko na starszą wersję gry. No i oczywiście mam jeszcze tutaj przypomnienie o Trackers MP, że jeśli pojawiłyby się jakieś błędy, no to należy na ich supporcie zgłaszać takie błędy. No i cóż, oprócz tego, że jeszcze ta informacja jest na Twitterze, no to oczywiście są te informacje też na ich stronie, z tym, że w takich zakładkach, że właśnie najnowsza wersja 1.37 jest już wspierana do ETS-a i ATS-a, nawet tutaj w statusie też to pokazuje. No i cóż, jeśli ktoś się zastanawia, jak można zagrać, no to jeśli macie już zainstalowanego Trackers MP, no to prawdopodobnie pojawi się tam aktualizacja właśnie do tej najnowszej wersji. A natomiast jeśli ktoś nie ma multiplayera, no to oczywiście należy pobrać ze strony Trackers MP. No a jeśli chodzi o tą dzisiejszą informację, no to to by było na tyle. A więc dzięki za oglądanie, zachęcam do oceniania tego filmu, skomentowania go, udostępnienia, zapraszam na moją stronę Twittera, Discorda i widzimy się w kolejnych filmach, więc trzymajcie się, no i cześć!